ten gest kobiety mnie zawsze niezwykle porusza. Ona uosabia stan po grzechu, stan, kiedy jesteś opuszczony, kiedy zły cię oszukał i kiedy jesteś sam z rozpaczą, z bólem, ze wstydem, z tym, że może znowu poniosłeś porażkę. Jednak ona wychodzi z tego stanu, ma w sobie na tyle odwagi, by dotknąć Jezusa, by ucałować Jego stopy. Jezus się nie brzydzi jej grzechem. Jezus widzi jej wiarę i podnosi ją. Jest zdrowa, czysta, taka jak przed tą swoją, może kolejną życiową porażką. Dzisiaj potrzebujemy tej odwagi kobiety, nie trwać w grzechu, ale zostawiać go Jezusowi, dotykać się go, po to, by mógł ten grzech przebaczyć, wziąć, unicestwić i dać nowe życie. Jeżeli grzech cię dzisiaj przygniata, to nie trać nadziei. Patrz na tę kobietę i przyjdź do Jezusa, bo On ma moc odmienić wszystko, także twoją sytuację dzisiaj.